Kilkudniowa dziewczynka zostawiona w oknie życia. Leżał przy niej list. Caritas Archidiecezji Katowickiej poinformował o odnalezieniu noworodka w oknie życia. Do zdarzenia doszło w Mikołajowie Borowej Wsi, województwo śląskie. Pracownicy ośrodka poinformowali, że kilkudniowa dziewczynka jest w dobrym stanie. Tuż przy niej znajdował się list od matki, w którym kobieta wyjaśniła swoją sytuację. Dziecko w oknie życia, został wszczęty alarm. Do zdarzenia, o którym informuje Caritas Archidiecezji Krakowskiej, doszło w czwartek, 18 lipca. Zostałam poinformowana, że w oknie życia znajduje się noworodek, relacjonuje na nagraniu na Facebooku Monika Gabor. Kobieta jest szefową zmiany w ośrodku w Mikołajowie Borowej Wsi. Chwilę po pojawieniu się dziecka w placówce został wszczęty alarm. Noworodek odnaleziony w oknie życia, na miejscu służby. Pracownicy błyskawicznie zareagowali na wezwanie i zaopiekowali się kilkudniową dziewczynką. Jak relacjonują, jest ona zdrowa i w dobrym stanie. Zgodnie z procedurami na miejsce od razu zostało wezwane pogotowie i policja. To są takie emocje, że tam był płacz po prostu, przyznała Monika Gabor. Dziecko zostawione w oknie życia, matka zostawiła list. Teraz ma ono szansę na spokojny rozwój, a w niedalekiej przyszłości miejsce w rodzinie adopcyjnej. Podobne zdarzenie miało miejsce w maju tego roku, również w Borowej Wsi, kiedy w oknie życia znaleziono małą dziewczynkę, relacjonuje Caritas Archidiecezji Katowickiej. Rzecznik Caritasu Archidiecezji Krakowskiej przekazał w rozmowie z TVP Info, że tuż przy dziewczynce w oknie życia odnaleziono list, napisany i pozostawiony przez jej matkę. Zgodnie z jego relacją, kobieta miała wyjaśnić w nim przyczyny swojej trudnej decyzji.